Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowny panie ministrze, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami to, jak powiedzieliśmy, bardzo ważny element w życiu tychże osób. Trwałość dochodów wpływa na rodzinę i na szanse rozwojowe. Chciałbym zapytać, czy ma pan minister wiedzę, ile też zatrudniają nasze ministerstwa osób niepełnosprawnych? Bo ja w 2019 roku przesyłałem do każdego z nich zapytanie i otrzymałem ciekawe odpowiedzi w zestawieniu z ilością gabinetów politycznych tam pracujących osób. I w niektórych ministerstwach było bardzo blisko, wie pan, bardzo blisko ilości osób zatrudnionych w gabinetach politycznych z ilością osób zatrudnionych jako osoby niepełnosprawne. To prawda, wówczas było tak, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miało wskaźnik 7,15 i to było jedyne ministerstwo, które miało wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami powyżej 6%. Chciałbym zapytać, jak na dzień dzisiejszy wygląda właśnie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ministerstw. Ja rozumiem, że nie wszystkie dane są panu dostępne, w związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.